Pokaż. Co pan tu masz? Jaki piękny! Jeszcze jeden, ale okaz. Jesteśmy w lesie. Pierwszy mały maślaczek się trafił, a tu znalazłem lisówkę pomarańczową. Lisówka pomarańczowa. No ale nie taki grzybek, że tak powiem. Nas interesuje, że państwa szukamy. Jesteśmy blisko Wrocławia. Czy coś dzisiaj się trafi, to jeszcze nie wiadomo. Ale zobaczymy. Fajna pogoda. Jest dosyć ciepło, proszę państwa. No około 20 stopni, może teraz troszkę mniej. We Wrocławiu to pokazywało w samochodzie 29 nawet. No tutaj w lesie taki półmrok miejscami. Słuchajcie, już słońce zachodzi. No mamy jednak październik. Jeszcze przed zmianą czasu, ale już słońce się chyli ku zachodowi. Proszę państwa, o tej godzinie, a jest chyba po 15. Myślę, troszkę po 15. To jest, proszę państwa, taki o, las liściasty, fragment liściasty. Tam wcześniej iglasty ze świerkami, a tutaj dąbki, buki. No i zobaczymy. Mamy tu kilka miejscówek w okolicy. Tutaj, proszę państwa, spotyka się co jakiś czas borowiki, cegla, stopory. A ale nie tylko, bo i borowiki szlachetne. Zobaczymy, czy coś się pojawiło, proszę państwa. Sprawdzamy regularnie te miejsca. O, coś widzę. Nie, jednak nie. Co to? Może. Tylko? No. Te? Nie wiem. Ten jak szlachetny wygląda? Ten? No. Mam drugiego takiego jeszcze. No to ceglaki. To. No i mamy, proszę państwa, kilka ceglastoporych borowiczków. No to jest ceglastopory na pewno. I ten. Malutkie. No do tego słoika by trzeba dołożyć. Co tam brakowało trochę. To teraz by było jak znalazł. Na pewno. Gdzie? Ale piękny. No, tak, borowik. A, proszę państwa, borowiczek. Elegancki. Waży chyba z 1,5 kg. Taki gęsty. No, żartuję. Ale może będzie więcej. Gdzie był? Ale fajny. Pachnie ładnie. Słuchajcie, to są takie ekstremalne grzybobrania. Znaleźć grzyby, gdzie wszyscy już wyzbierali. Wszystko już jest skoszone. No, to co? To jest sztuka. Grzybek. No, na razie, słuchajcie. Zbiór jest lichy. No, ale cieszymy się z każdego grzybka. Szczególnie się człowiek cieszy, jak jest grzybków mało i nagle się coś pojawia. To jest satysfakcja wtedy, że się udało upolować. No bo co to za sztuka kościć kosą albo całymi naręczami, albo nie wiem, łopatą. No, tutaj ktoś obierał. Ślady obierania, żerowania. Wiem, że faktycznie przebramę, słuchajcie. Ale muchomorek śliczny, patrzcie. No, idziemy. Jakie śliczne muchomorki. Popatrzcie. Jakie to piękne.
Też można sobie popatrzeć na piękno przyrody. No będziemy szli teraz na drugą miejscówkę. No widzę, że tu przebrane, słuchajcie. Tu też w zasadzie dosyć blisko są siedziby ludzkie, więc myślę, że okoliczni mieszkańcy odwiedzają ten teren dość często. Ten las nie jest duży, słuchajcie. To nie są jakieś bezkresne tereny, więc to obejść dla takich paru osób z okolicy to jest pół godzinki, no. Ktoś tu mieszka, to sobie rano przyjdzie. Ale fajny Borowiczek. Widzicie? Kolejny. Siup! Gdzie? Wow! Ale piękny! Ale to mi są poświęcone, czy nie? Nie wiem. Coś tu odłożył. Tak? No. I tu jest wielki jeszcze. Ten patrz. Aha. Rzeczywiście. Ale one są odłożone, rzeczywiście. Ciekawe czemu ktoś ich nie wziął. Nie, to jest normalne, tylko taki pożarty trochę jest. Pożarty, ale byczek. Kurczę. One są takie jakieś... Nie, no ten jest zdrowy. Normalny borowik. A. Piękny. A ten sobie leży, tak? Wiesz co, może ktoś go odłożył, bo zobaczymy. No faktycznie jest zżarty. Dość mocno. Przeżarte są. On jest pusty w środku. Pewnie dlatego, wiesz, możliwe, że ktoś wybrzydzał. I stwierdził, że no tak, ten taki. Ale ten jest okej. Okay. Ten trzy, a wezmę, coś z nich wykroimy. Bo te musiały szybko wyrosnąć w międzyczasie. Tak patrzę, czy jeszcze jakiegoś nie ma. Mamy parę borowiczków, proszę Państwa. Taki, kilka takich dużych okazów już. O, jeszcze jeden. Piękny, ale zdrowiutki, fajny. Śliczny. Siup. Na pewno jest więcej. Na pewno jest więcej, proszę Państwa. W takim nieoczywistym miejscu, może być tak wśród liści. Znaczy nieoczywistym, no tak ukryte, no. Takie poukrywane. I do tego kolor, no to można przeoczyć. Pokaż, co pan tu masz? Jaki piękny! Jeszcze jeden, ale okaz! No, piękny! Zdrowy, jaki świeżutki! Ajajajajajajaj! Siup! Do koszyczka. To jest coś, proszę Państwa. No nie pieczarki, proszę Państwa, to lejkówka szarawa. W takim rzędzie rosną. O tu, pyk, pyk, pyk. Lejkówka szarawa, słuchajcie. No dobra, idziemy dalej. To jest, jak widać, mały zbiór, ale coś jest. Jakieś parę borowiczków. No to jest borowikowy las, także nie pierwszy raz już tutaj borowiki się nam nawinęły. No dobra, idziemy dalej do kolejnej miejscóweczki. Coś tu jest. A tu? Ty też masz maślaczki. Maślaczki, muszę rękawiczki ubrać. Tak? I tu coś jest jeszcze. A nie, tutaj ktoś wywrócił, to nie. To nas nie interera.
No, no tak. Idę tylko ten, rękawiczki sobie założę. Proszę Państwa, rękawiczki pod, dla maśla, przy zbiorze maślaków są bardzo wskazane, bo maślaki, szczególnie jak są wilgotne, to brudzą. Dobra. Założymy rękawiczkę i będę je wkładał do innej torby. O, rękawiczki profesjonalne. I one pójdą do drugiej torby, proszę Państwa, żeby z borowikami się nam to wszystko nie mieszało. O. Pyk. Właściwie lepszy jest koszyk, słuchajcie, to tak jak już wspominałem swego czasu. Koszyk lepszy. O, te to są jakieś już... O, tutaj śliczne maślacze, ale śliczne, słuchajcie. Ale śliczne. Ale śliczne, modrzewiowe. No wiecie, to są maślaki modrzewiowe wszystko. Pyszny grzybek. O, maślak modrzewiowy. Całe, słuchajcie, żniwa maślakowe. Maślaczek, maślaczek. Tu kolejna. Maślaczek. Oczywiście zawsze sprawdzamy, proszę Państwa, czy aby na pewno, żebyśmy się tu nie pomylili. Chociaż to jego tak pomylić nie jest łatwo. Proszę Państwa, maślaczek. No i charakterystyczne jest to. No i zabezpieczamy ściółkę po zbiorze. Co to? Proszę Państwa, cóż to jest? Mogę? Górny biorę. Ale piękny. Ale super. Ja nie mogę. No, gdzie on był? Kurczę, ale okaz. Proszę Państwa, trochę tu ciemno, ale piękny. Jaki okaz, słuchajcie, grzybek dnia. Borowik dnia, słuchajcie, piękny. No nieźle. Pod grzybeczek. Ale słuchajcie, mało podgrzybków tutaj w okolicy. Mało, mało. To dzisiaj drugi dopiero. O, kogo ja widzę? Znalazłem podgrzybka. Tam powyżej tego strumyka byłem, ale tylko jeden był, malutki. A cóż to widzimy? Ślimaki to jedzą wszystko. Słucham? Ślimaki to jedzą. Proszę zobaczyć, jakie piękne. Możesz położyć. Ale piękne. Też podgrzybek. Śliczne. Borowiczek i cyglaki. No na żarte są, ale coś wykroimy z nich. Nieźle, nieźle. Poka. Aha. O. Jeszcze jeden do kolekcji. Patrz jaki ukryty. Trochę nadżarty jest, ale... Ale ujdzie w tłoku. No, nadżarty jest. No ale, coś tam wykroimy. No, coś jest, proszę Państwa. Trochę jest. Myślałem, że koszyka nie mam, byłoby lepiej pokazać. No i tutaj maślaczki, to tam już nie będę otwierał, ale no troszkę to waży. Na próżno żeśmy nie przyjeżdżali. To najważniejsze. I to takie duże okazy są.
I jednak borowiki w tej miejscówce nie zawodzą. Nie zawiodły. Poka. Siup. Słucham? Idziemy, no. Ale coś ich jest, nawet tutaj. Jesteśmy w innym miejscu, proszę Państwa. Kawałeczek dalej, już przejechaliśmy autem. No i idziemy jeszcze. Jeszcze na jedną miejscóweczkę, zobaczymy. Jak na razie w tym drugim, no nazwijmy to, w tym drugim przystanku mamy barowiczka jednego, świeżutkiego, zdrowiutkiego, pięknego. Słońce zachodzi, coraz bardziej. Coraz bardziej zachodzi. Co to? Poka. Odwróć. Ale dziwny grzybek. Dziwny, nie? Taki biały. Nie wiem, co to jest. I jeszcze jeden borowiczek, proszę Państwa. Dzisiaj mamy piękny zbiór borowików. No, chyba jakiś rekord sezonu. Oczywiście nie są to takie ilości, jak czasami się gdzieś tam widzi. Słuchajcie, że ludzie dziesiątki kilogramów mają. No, oczywiście. Ale znowu to wszystko obierać, suszyć, słuchajcie. Dobra, idziemy dalej. No i jesteśmy na jeszcze jednej miejscóweczce, proszę Państwa. I widzimy taki okaz. Się ukazał, dobrze schowany, proszę Państwa, borowiczka. Wielki, piękny, ja Cię kręcę, z pół kilo waży. Trochę nadżarty, ale nie jest źle. Pyk. I siup. Proszę Państwa, miejscówkę znalazłem maślakową. Maślak sitarz tutaj występuje. To jest sitarz. Maślak sitarz, proszę Państwa. O, sitarze. One nie są takie, wiesz, śluzowate. Te sitarze. Maślak sitarz. O. Jest ich trochę. Pyk. I ten, jeden podgrzybeczek. Brunatny, wśród maślaków, ukryty. No ładnie, ładnie. I jeszcze sitaczki. Sitarze, proszę Państwa. Maślaki, sitarze. Widzicie? Tak właśnie wyglądają. One, słuchajcie, maślak, sitarz, nie ma pierścienia, tak jak na przykład modrzewiowy. I on ma kapelusz brązowy z wierzchu. A pod spodem hymenofor, czyli te rurki, ma takie szare. Takie szare są, słuchajcie. I kapelusz jest taki, jakby krawędź ma taką jasną, lekko wywiniętą. I to jest właśnie maślak sitarz. Nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi, proszę bardzo. Dobra. Uciekają mi, słuchajcie. To jest maślak sitarz. A tu jakiś uszkodzony. Mógłbym w sumie założyć rękawiczki, już powiem Wam, że jak się z maślakami obchodzimy, to warto jednak, no one nie brudzą tak jak modrzewiowe, ale jednak idę sobie rękawiczki założyć. Przedtem była czarna, teraz jest żółta. Biała. Ach, sitarze. Maślaczki, sitarze. Dobra. Oczywiście każdorazowo sprawdzamy. O, i tu mamy
mamy tutaj większą ilość mrówki. Sitarzy. Chyba będziesz miał na kolację. No myślę, że na pewno. Na obiad, na kolację, jeszcze na śniadanie. Na jutro. Coś tu jest jeszcze. Przedtem nam wpadł. O, cegla stopory. Krasnoborowik, cegla stopory. Tak się oficjalnie nazywa. Ale to wcześniej. No nic, ja koszyk skombinować koniecznie jakiś. Ja poszukam może. No. One wszędzie rosną, po ile jest tych małych. Aha. Masa, no. Słuchajcie, wielkie żniwa maślakowe. Sitarzowe. O, ale piękny, modrzewiowiec. Śliczny maślaczek, żółty. Proszę Państwa. O, tu modrzewie mamy. Pod modrzewiami, słuchajcie. Piękny. Ale ma taki zapach specyficzny. Ale dziko tu. Jeszcze jeden modrzewiowiec, proszę Państwa. Rzuć. No trochę jest. Proszę Państwa, troszkę jest, nie? Trzeba koszyk taki z uchwytem sztywnym, no tak jak tu koszyk wiklinowy, i kamerę przykręcę do uchwytu. Będzie filmować wnętrze. Proszę Państwa, już powoli kończymy, bateria siada, ale jeszcze rzut oka na zbiory dzisiejsze tu w naszych torbach. No, będzie trzeba jakiś koszar załatwić, będzie wygodniej. No i tu druga torba, maślaczki i borowiczki. Dzisiaj grają pierwsze skrzypce i troszeczkę podgrzybków brunatnych. No dobra, tyle, dziękuję. Zapraszam do subskrypcji i do łapek w górę.